Słuchajcie, jest afera i to naprawdę gruba. Już wcześniej widzieliście tę aferę na innych odcinkach, ale teraz jest naprawdę gotowy. Ja myślę, że trochę ten serwis jest przesadzony, co nie? Ej, ale nie. Jakby wy widzieliście już, że słuchajcie, w naszym mieście są coś takiego jak złodzieje asfaltu. I myśleliśmy na początku, że no spoko, w sumie kradną, nie mamy dojazdu do na przykład Media Express czy cośkolwiek. No ale popatrzcie, to już tato, jest jakaś... Tato, ja proponuję zlikwidowanie tych oponentów. Mówisz, żeby ich ten... Ja to jest shop, bo shop w sumie. Dobra, ale ja mam jeden pomysł. Wy oczywiście zostawcie łapkę w górę, oczywiście na początek sam. Ja mam jeden pomysł, żeby... Musimy jakoś z poszukiwania zacząć w takim razie. Może to być shop faktycznie, chociaż wątpię, żeby shopy jadły asfalt. Ale dobra, słuchaj, ja polecę samolotem, zobaczę kilka takich dostępnych łatwo miejsc po prostu i będę patrzył, czy oni może gdzieś na bieżąco, bo może oni właśnie gdzieś jak jest teraz ranek, to może oni się akurat gdzieś zbierają, czy cokolwiek. Co na to powiesz? Myślisz, że to spoko? Okej. Dobra, to weź ty akurat też sobie gdzieś tam ten, tylko ja nie wiem czy ja... Oj, myślałem, że się nie wyrobię w ogóle tutaj z tym asfaltem. Ale dobra, jak widzicie, no tutaj za bardzo wszystko jest w miarę okej na naszym terenie. Jak widzicie... Co jest? O nie, muszę szybko zlecieć Gotiemu o tym powiedzieć, dobra. Na spokojnie. Nie, co ja zrobiłem? Tato! Tato! Co czujesz oddychanie? No, umyj zęby następnym, fuj, dobra, ale to i tak, co w rodzinie, to ten. Dobra, spokojnie. No ja nie wiem, ja zapomniałem, że się nie wyskakuje. Siema, Blaszka. Co ty robisz, na jakieś poszukiwania? Jak ty chyba teraz Indiana Jones jesteś? Ja z wakacji wróciłem na piratki. Słuchaj, ale, dobra, trudno te twoje piratkie ten. Wiesz, co się stało? Popatrz to, widzisz? Asfalt zabrali. Czaisz? Nie mamy asfalt kradną! Asfalt! To dlatego samolot kupiliście, żeby wyjechać z tak, tego? Tak, bo inaczej nie wyjedziemy, popatrz, bo tutaj nie wyjedziemy samochodem. Jeszcze nam nawet ziemię zabrali. Widzisz? Częściowo nawet ziemia jest zabrana. Aha, nawet zabrali. Aha. Ale no dobra, super. Bo ja zapomniałem, patrzcie, tam! To? Bo ja wam zapomniałem powiedzieć, ale jak leciałem samolotem nad miastem, to właśnie widziałem, że zaraz obok nas dosłownie oni kradną asfalt. Czajcie? To dosłownie. Kradną asfalt? No stary, już się było. Ale nie krzycz tak głośno, bo nas usłyszą. Spokojnie. Trzeba je zlikwidować. Dlaczego oni w całym mieście ukradziono nam asfalt? Przecież to jest jakaś masakra. A tym bardziej teraz jak nam zabierają przy domu, nie rozumiem tą koparkę, która miała zniszczyć nasz dom czy cokolwiek. Ale dobra, patrzcie. Opa. Traktor? Tam jest jakiś w różowej. I może ten gościu z koparki. Właśnie nie wiem, dobra, z tej strony słabo. Przejdźmy tą dom dookoła. Dookoła? Bo oni patrzą akurat w tą stronę. Dobra, spokojnie. Ja miałem już pomysł, żeby wparować do tego domu i zobaczyć. Okej, jest to jakieś w różowej masce? I w czerwonej? Czerwonej masce. Nie. O nie, oni coś tam gadają. Dobra, ale co my mamy zrobić? Może do tamtego domu, bo tam jest balkon. Właśnie, tutaj nic nie widać za bardzo ze środka. Ej, tato, a w tym? Czy w tamtym? Tutaj da się coś zobaczyć? Blaszka z góry? Tu, okno. Dobra, popatrzmy, co oni? Oni się w ogóle zastanawiają mega jakoś. Jeden ma swoją jakąś tą. Ej, nie, to jest mega dziwne. Czemu oni nam kradną? Czemu kradną asfalt? Kto kradnie? Ej, oni dalej... No właśnie, nie za bardzo wiem, co oni tutaj... Dlaczego oni tak kradną? Dlaczego... Co oni chcą? Co można zrobić z asfaltem w ogóle? No nie wiem, ja kiedyś słyszałem, że z asfaltu się czekoladę robi, ale to chyba kłamstwo jest. Może do jakiegoś innego miasta. Nie wiem. Dobra, spokojnie, zagadamy do nich. Spokojnie, to jest plan. Halo, dobra. Halo. Halo! Co panie robi? Halo, czemu państwo? Ej! O nie, co on zostawił? O nie, co oni mają? Asfalt mają tutaj! Asfalt! No ale co oni robią? Oni uciekają! Co się dzieje? Dobra, wsiadamy szybko, ja nie wiem, ja będę starał się śledzić ich z powietrza, ty ich śledzisz kot i z dołu. Dobra, spokojnie. Mamy samolot, musimy tego z was widzieć, krótko w halówki odpalcie sobie, nie wiem czy mnie słyszą jeszcze, ale mam nadzieję, że mnie słyszą. Halo? Dobra, spokojnie, ja jestem, nie mam jakoś dużo paliwa, ale spokojnie śledźcie ich.
Zresztą oni mają strasznie wolne te pojazdy, co nie? Tato, ten ciągnik jest jakiś wolny. Dobra, spokojnie, ja jestem ciągle, obserwuję ich z góry. Spróbuję im... Dobra, słuchajcie, słuchajcie, ja spróbuję w takim razie zablokować im drogę przy Biedronce. Spokojnie, zablokuję im drogę, będę stał naprzeciwko. Dawaj, kamikadze, kamikadze. Dobra, dawaj. spokojnie. Ja tutaj zatrzymuję się na chwilę. I zobaczymy właśnie, dobra, spokojnie. Tato, wiedź. Zablokowałem. Nie mogę takim, to jest za drogi pojazd. Trudno. Dobra, spokojnie, zablokowałem. Czemu ja z tej strony blokuję rondo? Dobra, spokojnie. Nie ma. Szybciej. Dobra, co oni robią? Halo! Co, czemu oni idzie pod prąd w ogóle? Co się dzieje? O nie, oni tędy jakoś jadą. A ten traktor, co oni w ogóle tak wolno? Nie no, co on ty... Ten traktorem jakoś... Nie no, ja właśnie nie wiem jak to zatrzymać. Co ty robisz? Co? Halo! Ona przyjechała! Co jest? Co się dzieje? Dobra, spokojnie, gdzie oni? Trzeba ich pilnować. Oni skupili w ogóle po drodze ten. Dobra, spokojnie, tutaj nic nie mieli akurat schowanego. Chyba zatrzymaliśmy ich dosłownie na początku całej tego. O nie. Dobra, ty ciągle tutaj leżysz na ziemi. O co chodzi? Wstawaj. Łapię cię za nogę, halo. Dobra, o. Noga mnie boli. Żyjesz. Nie no, ale gdzie oni tam? Oni tam pojechali ciągle do przodu. Widzę ich. Ej, dobra, ale... Czekaj. Blaszka! Nie, Blaszka! Dobra, ty jesteś... Ale nie, on ma w sumie prawo jazdy pilota. On w sumie, ale nie wygląda jakby miał. O nie, dobra. Papa, mój samolocie, wydaję na ciebie ogromne ilości pieniędzy. Przeżyło? Mega dziwne. Dobra, ale okej, lećmy do niego. Blaszka, co ty zrobiłeś? Wyleciałem, katapultę nacisnąłem. No właśnie, widziałem. Nie, samolot jest na szczęście tutaj, ale gdzie oni polecieli? Czy my nie potrzebujemy żadnych wsparcia sił, czy cokolwiek? Oni ciągle do przodu tam pojechali, czy jak? Dobra, zostaw na razie ten samolot, zostaw mi go tutaj. Samolotem. Dobra, spokojnie. Gdzie oni mogą być? To słońce strasznie mi świeci, no. Dobra, tu coś jest. Może jest, to... widzę. Blaszka, cofnij się. My potrzebujemy jakąś broń, cokolwiek. Przecież my nie damy sobie rady. Nie damy. Musimy wrócić do domu. Czy ty, Blaszka albo Gotti macie coś do walki? Musimy mieć coś do walki. Mam kanapkę ze wsobą. Dobra, musimy wrócić z nożami, czy cokolwiek. Spokojnie. Ja tylko muszę jakoś. Czy mi się uda stąd wykręcić? Blaszka nigdy w życiu. Zaraz spróbuję. I tak wy tam lećcie, ale ja spróbuję zaraz coś przywieźć. Dobra, krótkofalówki jak coś, słyszycie mnie teraz, to halo, nie? Tato? Dobra, spokojnie. Ja już teraz lecę, spróbuję ogarnąć cokolwiek, ale nie wiem, czy mi się cokolwiek uda oprócz noża, bo tak naprawdę tylko to mamy w domu. Po co... Oj, dobra. A bunkrze, tato? Właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia. Jest widelec i łyżka. Nie mamy noża. Jak? No to łyżką. No nie wiem, dobra, spokojnie, jedziemy tam, musimy to rozwiązać jakoś głowymi rękami po prostu. Jadę do was samochodem w takim razie, spróbuję jakoś wylecieć, bo już nie biorę więcej helikoptera, a zresztą w czarnym samochodzie będziemy wyglądali strasznie poważnie, co nie? To jak będzie będzie totalnie gangsterowo. Dobra, to ja w takim razie jadę do was, jakoś to garniemy. Udało mi się na szczęście, mimo tego, że mamy ten wyjazd zablokowany. I dobra, słuchajcie, zaraz jestem u was, jestem dosłownie... Ale to strasznie pędzi. Dobra, jestem, spokojnie. Widzę was. Na to uważaj! Wsiadajcie. Wsiadajcie, lecimy, ogarniemy to. Dobra, słuchajcie, tylko przygotujcie się, jak coś, to chowajcie ręce w kieszeniach i udajcie, że macie pistolet po prostu w kieszeni, okej? Okay? Dobra. Dobra, uwaga. Spokojnie. Ja ci opowiem, czy ja nie mam nic na pewno. Mam, dobra, może żeby nas nie rozpoznali, załóżmy, ja zakładam Wiki Gabo czapkę. Okej? Okay? Oj, czy ja zatrąbiłem przez przypadek? Czy ja zatrąbiłem, czy nie? Nieważne, dobra, spokojnie. Jesteśmy tutaj. Tylko ich nie ma. Chyba nas się zauważą. Nie. Może? Ma. Dobra. Cicho. Spokojnie. A co jeżeli nas widzieli? Gdzie pojechaliśmy? Musimy być spokojni, pamiętaj. Halo! Ale co do góry, bo strzelam. Mam pistolet w kieszeni właśnie, tak, w prawej. Ja mam strzelbę. To nie tak jak wy myślicie. Nie? Ukradliście nam tak, to dokładnie tak jak myślimy. No właśnie nie, przewidziałam wam, że się uważajcie, to ja zostałem, jestem właśnie Wiki, policjant i... Krzymam ich na muszce. Nie, spokojnie, bardzo dobrze. A to jest, oni mi zgłosili, że ukradliście im z terenu asfalt. Proszę! Asfalt? Jaki asfalt? Słuchajcie, jest rozwiązanie jedno łatwe. Albo dacie nam cały asfalt miasta,
albo zaasfaltujemy was. Dokładnie. Aha. Chyba, co wybieramy, to pierwsze czy to drugie? Słuchajcie, ale ja wam mogę powiedzieć, że asfaltowanie jest całkiem ciekawe, bo to na przykład wy się kładziecie, my na was zalewamy asfalt i wtedy to usycha i razem wy z nimi. A my chyba wybierzemy to... Mam lepszy tak? pomysł. Jaki? Trzecią opcję. Trzecia opcja? Jaka? Asfaltujemy was i wy naprawiacie asfalt też? To spoko opcja też. Obie opcje są poprawne. Opcja uciekamy stąd? Jak to uciekacie? Nie, my się naradzimy, ale co, dobra. Oddamy wam co? Oddamy wam cały asfalt i... Jezu. Nie, ale to musicie naprawić, my nic nie będziemy ten asfalt do samego kłaść. Naprawiać? Aha. No, ale to dobra, to my się naradzimy co do tej waszej jeszcze tego, ale dobra, spokojnie, jakaś jeszcze opcja? Nie no, musimy się naradzić, spokojnie. Co wy tak blisko? Gdzie sobie stańcie tutaj na przykład, żebyście te, no... Bójcie w miejscu. No właśnie, dobra, spokojnie, musimy się naradzić. Jakaś opcja? Blaszka, rozmawia z nami czy nie? No to tak, krótko z nimi, na glebę i od asfalt. Dobra, to a macie jakieś kajdanki? Ja jakiś sznurek. Mam pasek Gucci, to zabierzemy pasek z tego, znaczy mam tę taką opaskę, przepaskę. To jak założymy to, to będzie gites wtedy. Blaszka. Co ty masz na głowie? Ej, halo! No, katkę mam. Co to jest? Ej! Silnik jakiś! Uciekamy! Moje auto! Uciekamy! Halo! To... Co się dzieje? Co oni robią? Ja wjeżdżam tu! Siedzę do nich z tyłu! Siedzę z tyłu! Halo! Nie, oni nie porwali! Uciekamy! O nie! Halo! Co się dzieje? Jestem z tyłu ciągle u nich! Chłopaki! Chłopaki, oni mnie w ogóle... Co się dzieje? Siedzę z tyłu u nich w aucie! Co oni robią? Właśnie, ja nie wiem, nie chcę wyskakiwać! Oni ciągle gdzieś jadą, ja nie wiem gdzie jadą! O nie! Halo! Czekamy szybko, niech nas nie zobaczą! Ja jestem ciągle za wami tutaj! Co? Ja jestem za wami! Ja nie wiem, co oni robią! Co oni zrobili? Jeden wyskoczył! Co ja mam robić teraz? Halo! Proszę wyjść stąd! Bijecie! Halo! A! Nie działa to! O dobra! Wysiadł! Nie wiem co zrobić, chcę ją... Nie wiem czy mam przyjechać, czy co... Dobra, nie wiem, trudno. Najważniejsze jest to, że mamy wszystkie pojazdy. Dobra, spróbuję może przyjechać, spokojnie, dobra. Nie, w las! Co? Nie! Kurczę! Dobra, Goti jest przypał, Blaszka Goti. Na to się odjechałeś. No, oni... W las gdzieś pobiegli. No nie. Tutaj jest komputer, co oni chcieli mnie tak zawiązać kiedyś. No właśnie, to jest zaraz koło... Nie widzę ich, ten las jest ogromny. Dobra, najważniejsze jest to, że samochód no nie. Ale wydaje mi się, że uciekli po prostu i tyle. No nie, no mamy przechlapane totalnie. Jestem przy szkole Brawl Stars, wracam do was, ale zobaczymy. Ale w takim wiemy razie... jakie mają kominiarki przynajmniej. No właśnie, pamiętajcie, różowa i czerwona. Dobra, to nie ma problemu, wracam w takim razie do was, no ale nie wiem, no. Mam nadzieję, że całe miasto teraz, burmistrz gdzieś kupi nowy asfalt czy cokolwiek. Co się stało teraz? Mega dziwne. Dobra, ale spokojnie. Gdzieś jest... Wy jesteście ciągle przy tym? My jesteśmy... Blaszka do tunelu nas zaprowadził jakiegoś. Do jakiego tunelu? A gdzie... A czym wy? A bo wy tym jedziecie, halo! Dobra, ale halo. Ej, mamy kłada darmowego. No faktycznie, darmowy. Ej, w sumie i mamy też traktor darmowy. Dobra, nie ma problemu w tym wszystkim. My w takim razie dziękujemy wam, no zobaczymy, rozwiązaliśmy sytuację z tymi całymi gangiem kradnącym asfalt, więc no nie wiem, mam nadzieję, że to się już nie powtórzy, że oni nie wrócą do miasta. Jakby wrócili, no to nie musimy, będzie strasznie dziwnie, ale wam pokażę, jak wy jeszcze nie widzieliście, na przykład jak tutaj pojedziemy, to na przykład asfaltu już nie ma, więc patrzcie, oni całe ulice nawet tutaj pokradli z tego asfaltu. Więc no, mam nadzieję, że policja ich jakaś dogoni i cokolwiek w sprawiedliwość im wymierzy. No, a my się z wami żegnamy. Zostawcie łapkę w górę, tylko że na łapkę w górę to jest jedno dolar na serwerze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, to był Goti i Blaszka. No i jeśli wy jesteście z gangu, to nie wyjdźcie z tego odcinka. No, trzymajcie się, cześć!